Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozmawiamy z Pawłem Wypychowskim, ekspertem Instytutu Spraw Obywatelskich, o wydarzeniu, które miało miejsce w zeszłym tygodniu i które no, przynajmniej część osób w Polsce zelektryzowało, bo okazuje się, że rząd wstrzymał wdrożenie sieci 5G w Polsce. I co to oznacza, Pawle? Dzień dobry przede wszystkim. Albo jak dzisiaj wymyśliłem, dzień trudny, bo teraz ostatnio takie pozdrowienie jest bardziej na miejscu. No tak. Znaczy sytuacja jest z jednej strony mogła zaskoczyć, a z drugiej strony z mojego punktu widzenia, tak jak obserwowałem to, co się dzieje i jakby ostatnie wydarzenia związane z epidemią, tak, koronawirusa, to była w jakimś sensie przewidywalna, tak? To znaczy trzeba zrozumieć, że to wdrożenie zaczyna się w tym momencie, oczywiście przygotowywane dużo wcześniej, ale zaczyna się od etapu wydania pozwoleń na przydziału częstotliwości, tak, 5G operatorom, za które mają no, dosyć spore pieniądze zapłacić państwu. I dopiero wtedy, kiedy te pieniądze zapłacą, są tak naprawdę uprawnieni do tego, żeby nadawać w tych częstotliwościach. Czyli innymi słowy, na dzisiaj, tak, mamy taką sytuację, że nikt z operatorów nie ma przyznanych jakby szerokich pasm w tym zakresie częstotliwości 5G, czyli nie może tego komercyjnie wykorzystywać i nadawać, tak? Być może tam w ramach jakichś niewielkich kawałków pasma są możliwe jakieś testowe instalacje, natomiast nie można nadawać jakby w tym paśmie, w związku z tym to była jakby kluczowa sprawa i też kluczowa sprawa z punktu widzenia finansowego dla państwa, na którą jakby myślę, że państwo i Ministerstwo Cyfryzacji się długo nastawiało, że te pieniądze, w końcu niemałe, z tej aukcji uzyska. W zeszłym roku podjęto decyzję, że to będzie aukcja, nie przetarg. Trochę inne jakby zasady obowiązują. Niemniej to, co jest ważne, żeby zauważyć, to jest to, że dlaczego mnie to nie zdziwiło, że tak się stało. No dlatego, że poza tym, że operatorzy mają zapłacić te pieniądze, które prawdopodobnie państwu nawet bardziej teraz są potrzebne niż kiedykolwiek, to są w ramach tych aukcji zobowiązani do pewnych rzeczy i między innymi jedną z tych rzeczy jest wybudowanie, każdy z nich, tam są cztery pasma po 80 MHz szerokie, już nie wchodząc w szczegóły, gdzie każdy z operatorów może jedno takie pasmo otrzymać i teraz te cztery kawałki pasma w paśmie 5G, tym 3,4 do 3,6 GHz, do 3,8, przepraszam, gigaherca, będzie zobowiązany do tego, żeby do 2025 roku wybudować 700 stacji bazowych, każdy, tak? Czyli mamy 2800 stacji bazowych 5G wybudowanych do 2025 roku. No i teraz myśląc tak jak operatorzy, pomyślmy chwilę, mamy przed sobą kryzys na pewno, tak? Niewątpliwie możemy się zastanawiać co do skali tego kryzysu. Nie dość, że wpłacimy po, tutaj różne są szacunki, dlatego że aukcja się zaczyna od 450 milionów za każdy blok, tak? Czyli w sumie 1,8 miliarda złotych. Ale to jest start, tak? I teraz to może być przebijane. W związku z tym różne były estymacje. Biura maklerskie, na przykład wyceniające akcje telekomów, spodziewały się, że operatorzy wydadzą na pasmo nawet 4,1 miliarda złotych, tak? Czy wpłacą do budżetu państwa z tytułu tej aukcji. No można różnie to oceniać, niemniej no pomiędzy powiedzmy te 2 miliardy a 4 miliardy złotych to jest dość poważna kwota, ale na tym się nie kończy, bo teraz trzeba wybudować te 2800 stacji.
bazowych postawić, tak, do 2025 roku. No i pytanie zaczyna być w tym momencie dosyć istotne, że w fazie kryzysu, gdzie na pewno społeczeństwo nie będzie się rozwijało gospodarczo tak jak wszyscy zakładali do tej pory, czy te pieniądze da się w tym czasie, w końcu nie za długim, bo to jest 5 lat, odzyskać, krótko mówiąc. Odzyskać od społeczeństwa. Od społeczeństwa, oczywiście, nie, tak. Od konsumentów, od nas. Przychody są tak, przychody są proste, bo to są tylko dwa źródła przychodów, tak, dla operatorów 5G. Jeden to są, nie tylko dla operatorów, bo tutaj powiązani z nimi są producenci sprzętu, jedne to są, to jest sprzedaż sprzętu, tak, czyli nowych telefonów, które mają możliwości 5G i tak dalej, i powiązana z tym sprzedaż abonamentów. No i oczywiście gdzieś na koniec, przecież musimy sobie zdawać sprawę, że jest to przedsięwzięcie biznesowe, gdzieś na koniec to się musi spiąć i musi się spiąć zyskiem. Tak? Co operatorzy oczywiście są dużymi bardzo podmiotami, a dobrze, że tak powiem, finansowo wyposażonymi, natomiast no, są w stanie oczywiście na początek wiele zainwestować, no ale każdy podmiot komercyjny musi się liczyć z tym, że trzeba będzie te pieniądze z rynku wyciągnąć. A teraz no, umówmy się, póki co słowa pani Wandy Buk z Ministerstwa Cyfryzacji jakoś pomimo tego, że wszyscy jesteśmy w domach i wszyscy jesteśmy na połączeni bezprzewodowo i tak dalej, jakoś nic się nie zapycha, tak jak to straszono, że 5G jest konieczne, bo poprzednie G się zapycha. Jakoś się nic nie zapycha, więc teraz pytanie, czy tak jak pisałem w ekspertyzie, czy w tej chwili mamy dużo chętnych na to, żeby dokupić nowy abonament 5G i dokupić nowe urządzenie 5G, którego ceny ciągle są wysokie. Te jakby flagowe modele telefonów wyposażone w 5G ciągle są na poziomie rzędu powyżej 3000 zł, 4000 zł, tak, zależnie od modelu, zależnie od producenta, natomiast to specjalnie na razie nie maleje. Oczywiście, jeżeli faza będzie taka, że ludzie będą to kupowali w olbrzymich ilościach, no ale kiedy będą kupowali w olbrzymich ilościach? No druga strona musi istnieć, czyli te stacje bazowe 5G muszą istnieć, tak? Więc tutaj mamy pewnego rodzaju pad, który w momencie, w którym społeczeństwo nie wyda tych pieniędzy, no to ta układanka operatorów i cały marketing związany z tym, jakie to wspaniałe to 5G będzie i ile, jak będziemy mieli szybko i jak będziemy mieli wspaniale i że chirurdzy będą operacje robili jadąc w samochodzie po prostu przez sieć 5G. Ja już nie chcę być tak operowany na pewno. Jeszcze operacje oka na pewno. Tak, na pewno, tak. Dna oka, tak, i doskonale przez tą sieć połączeni. I powstała sytuacja, w której obserwując jakby to, co się działo już wcześniej, w zeszłym roku i w tym roku, no po prostu przypuszczam, że to po prostu jest pewnego rodzaju ugoda po zakulisowych uzgodnieniach, że operatorzy zdecydowali, że no ni cholery nie zapłacą tego, tak? No właśnie miałem cię o to spytać. Chwili. Właśnie miałem cię o to spytać, że rozumiem, że to jest takie porozumienie między rządem. Oficjalnie rząd wstrzymuje, ale to było pewnie po rozmowach kuluarowych z korporacjami telekomunikacyjnymi. Oczywiście możemy spekulować tylko, bo nie mam takich informacji, żebyś to powiedzieć, ale no jeżeli patrzymy na to wszystko, co się działo w 2019 roku i to, co się działo w tym roku do tej pory, to operatorzy w ogóle nigdzie się nie wypowiadali, tak, na forum publicznym, nigdzie nie uczestniczyli w dyskusjach ani ze stroną społeczną tak zwaną, ani z nikim, tak, ani na forum sejmowym, ani nigdzie, tylko lobbowali w Ministerstwie Cyfryzacji i to Ministerstwo Cyfryzacji pisało białą księgę 5G, pisało przewodnik po 5G i robiło całą akcję marketingową na rzecz operatorów i na rzecz wprowadzenia tego. Także to tak naprawdę jest instytucja ciekawa dosyć, dlatego że instytucja rządowa po prostu działa na zlecenie w tym momencie operatorów, robiąc im cały PR, marketing, broniąc ich przed zarzutami i torując im drogę poprzez zmiany prawne, w zasadzie taką, na której już nawet gdyby chcieli, to nie można się potknąć. Także i oczywiście być może jest to tak, że to znowu spekuluję jedynie, że być może jest to tak, że to się tak troszkę wydaje, obserwując Ministerstwo Cyfryzacji
ich wielce niekompetentne odpowiedzi i tak dalej, że oni, szczerze mówiąc, są wodzeni za nos przez operatorów i ciągle myślą o tym, to jest tak z tą wędką, z kiełbasą w postaci tych pieniędzy za te licencje, i próbują jakby wszystko operatorom umożliwić, natomiast no tak nie do końca chyba rozumieją, że to kupienie tych częstotliwości to nie będzie tak od razu, tak koniecznie. Co prawda ta aukcja została ogłoszona tak, że tutaj są duże kawałki pasma i tylko 4 do rozdysponowania, w związku z tym i tutaj warunki są takie, że podmioty, które mogą do tego przystąpić, są tylko dużymi podmiotami, które już mają sieci komórkowe w Polsce, więc no te 4 pasma, to wiadomo, pod jakich 4 operatorów jest to pisane i to każdy może wziąć tylko jeden kawałek, więc tak naprawdę ten podział wygląda, że jest i ta cała aukcja jest po prostu jedną wielką ustawioną już wcześniej drogą do tego, żeby się tym podzielić, tak? Czyli uzgodnieniami wcześniej pomiędzy operatorami a rządem, mówiąc wprost. Natomiast no, teraz wygląda, że to nie wyszło, tak? Znaczy, że w tym momencie nie sądzę, żeby państwo odpuściło o chęć wzięcia pieniędzy, ale chyba musiało się w jakimś sensie dostosować do tego, że w tej sytuacji operatorzy być może nie chcą zapłacić, a może jest jakaś inna gra, która teraz okaże się, że ta nowo rozpisana aukcja, no bo ona została de facto unieważniona, najpierw zawieszona, a potem ze względu na wątpliwości prawne, tak jak podawały doniesienia prasowe, została unieważniona, tak? Czyli tak naprawdę teraz będzie rozpisywana od nowa. Pytanie, jakie będą nowe warunki i warto obserwować, czy teraz będzie warunek po 700 stacji bazowych na operatora do postawienia, czy może się okaże, że trochę mniej albo dużo mniej, żeby dostać te pieniądze. No bo to są wszystko elementy tej układanki. Tak? Operatorzy patrzą na to biznesowo czysto, na zasadzie teraz płacę za częstotliwość. Teraz tą częstotliwość ja płacę nie na święte nigdy, tylko ona jest na określoną ilość lat, tak? I tutaj muszę wyłożyć te pieniądze. Jestem z drugiej strony zobowiązany po to, żeby nie było tak, że zapłacę pieniądze za częstotliwość, ale tego nie wykorzystuję i nie buduję instalacji, czyli blokuję tą częstotliwość de facto. To żeby tak nie było, no to został nałożony warunek wybudowania określonej ilości stacji 5G. Tak? No i tutaj było po 700 stacji. Ciekawe, jakie będą nowe warunki rozpisane, kiedy będą i jak to będzie wyglądało i po ile to zostanie koniec końców sprzedane. Trudno mi powiedzieć. No, ostatnie wysiłki Ministerstwa Cyfryzacji, o których rozmawialiśmy zresztą przy innej okazji, wrzucaniu aplikacji, tak, która miała nam pomagać w walce z koronawirusem i tych wszystkich historii, no były takie, żeby potem łatwo było argumentować, że no po prostu bez tego 5G to wszystko nie będzie działać, nie poradzimy sobie z epidemią, tak, smartfon dla każdego i tak dalej, i aplikacja włączona i kontrolujemy to, jak się ludzie zarażają i czym i tak dalej. Mówiliśmy sobie o tym w poprzednich odcinkach, no ale to wszystko jest nastawione na to, żeby zbudować takie przekonanie, a potem pewną rzeczywistość, której potem można powiedzieć, no, że bez tego 5G to się nie da i może być może państwo nawet dofinansuje operatorów w taki sposób, że dofinansuje na przykład smartfony osobom starszym, tak? Albo i tak dalej, ale to będą musiały być oczywiście 5G smartfony, tak? Państwo, ja tu się wtrącę, państwo, czyli my wszyscy. Czyli my wszyscy, tak. No oczywiście, no to się wiadomo skąd te pieniądze pochodzą, tak? Czyli my wszyscy raz od strony podatków, a dwa przez to, co operatorom ludzie zdecydują się zapłacić, tak? Za nowe możliwości nowego 5G. I tutaj na marginesie jeszcze jedna rzecz jest dosyć ważna, z którą większość osób tego nie wie, bo to są jakby niuanse technologiczne, że jakby droga do sieci 5G, to co jest w marketingu na temat 5G, czyli te bardzo krótkie opóźnienia i bardzo duże transfery danych, to jest możliwe, po pierwsze, będzie możliwe dopiero w tej wprowadzonej sieci 5G w zakresie tak zwanym FR2, czyli Frequency Range 2, który będzie w pasmach milimetrowych. To jeszcze jest melodia przyszłości, tego na razie nikt jeszcze nie umie do końca zrobić technicznie, żeby dobrze działało.
I wtedy to wszystko, co tam jest tak ładnie opisywane, będzie faktycznie mogło zadziałać. Natomiast droga teraz na ten moment jest taka, że mamy jakby dwie sieci 5G. Jedna, która się nazywa tryby pracy, można tak powiedzieć. Jedna to są tak zwane non-standalone, czyli NSA, NSA też jakiś ładny skrót jest, NSA Networks, i to są sieci NSA, mają to do siebie, że one dają możliwość komunikacji 5G pomiędzy mobilnym terminalem, czyli naszym smartfonem, tak, umownie, czy tam tabletem, czy laptopem wyposażonym w kartę SIM i możliwości 5G, a stacją bazową 5G, natomiast cała komunikacja w sieci po stronie operatora, czyli pomiędzy stacjami bazowymi, ale też i również sygnały kontrolne umożliwiające przenoszenie nas z jednej stacji bazowej do drugiej, że się następuje przeniesienie, tak jakby terminale, to czego nie widzimy, ale cały czas jest jakby w pracy, będzie w oparciu o szkielet 4G. Tak? I to jest jakby ten model, który w tej chwili jest przynajmniej w Polsce przyjęty i właściwie chyba przez większość operatorów na świecie, dlatego że ten drugi model, czyli Standalone Networks SA 5G, on wymaga jakby budowy całego rdzenia sieci od nowa dla sieci 5G, dedykowanego, tak? Czyli ta sieć wtedy ma całe swoje stacje bazowe, ale też i połączenia pomiędzy nimi i całą sygnalizację pomiędzy stacjami bazowymi i telefonami jakby wyłącznie dla siebie. I wtedy dopiero te wszystkie fantastyczne rzeczy z dużymi pasmami i z małymi opóźnieniami będą możliwe. A ktoś tak robi na świecie? No, trudno mi powiedzieć, dlatego że wydaje mi się, że na razie nie, dlatego że specyfikacja dopiero przez gremium takie ustalające specyfikacje, to się nazywa 3GPP, GPP, to jest takie międzynarodowe gremium ustalające standardy telefonii komórkowej jakby na całym świecie, tak? W tych zakresach mobilnych, jakby telefonii mobilnej w pasmach licencjonowanych, czyli to, o czym mówimy, czyli wszystkie technologie G, tak jakby. Jeszcze trwały prace jeszcze nie tak dawno i nie wiem, czy na dzisiaj, bo nie mam jakby bieżącej informacji, czy na dzisiaj ta specyfikacja sieci standalone jest już w ogóle gotowa. Tak? Także my to, co dostaniemy na najbliższe lata, to a szczególnie w Polsce, tam gdzie operatorzy nie mają specjalnie dużo środków, tak, czy nie chcą za dużo zainwestować, a teraz zobaczmy, że jeśli zainwestują w licencję i będą musieli postawić stację, no to po drugiej stronie nie będzie chęci, żeby inwestować dużo w budowę nowej infrastruktury, tak, kompletnie nowej, czyli tej w tym modelu standalone. Więc wtedy no, jakby wymusza to na nich też ekonomicznie pójście na razie tą drogą non-standalone, czyli my dostajemy tak naprawdę w najbliższych latach swego rodzaju ersatz, tak? Sieci 5G, w której jak mamy telefon 5G, to będziemy mieli trochę szybciej do stacji bazowej, ale tak naprawdę opóźnienia sygnału, które są bardzo ważne przy takich transmisjach w czasie rzeczywistym i tak dalej, będą te same, które były w sieci 4G, i to sieć 4G, core, czyli rdzeń sieci 4G, będzie musiał to wszystko udźwignąć nadal. Ten rdzeń, który w Polsce połączony jest głównie radioliniami bardzo wolnymi, bo sieci światłowodowej, tak jak wykazywałem w ekspertyzie dotyczącej tej mega ustawa 5G, czy ta księga rzeczywiście jest biała, w Polsce mamy mniej niż w Azerbejdżanie, tak? Także tak. No, ale się dynamicznie rozwija, jak pani Wanda mówi, z Ministerstwa Cyfryzacji mówi, także tak. W Warszawie. Także mamy szansę przeskoczyć, więc no, to też mówi o tym, że zysk potencjalny na tym, że my sobie kupimy ten telefon 5G i zapłacimy, bo będziemy musieli dodatkowo zapłacić za abonament, tak? No, ktoś musi to pokryć za użytkowanie tego w końcu, będzie raczej nikły z punktu widzenia praktycznego użycia.
Będziemy też musieli wymienić chyba telefon, tak? No tak, tak. To jeżeli chcemy korzystać z sieci 5G samej w sobie, tak, czyli z tych przyspieszonych transferów, to będziemy musieli go wymienić. Natomiast korzyści z tego, że my go wymienimy, tak, czy kupimy nowy, będą, szczerze mówiąc, w praktyce przez najbliższe lata stosunkowo wątpliwe. Tak? To może się oczywiście w takich ośrodkach miejskich jak Warszawa, czy Łódź, czy dużych ośrodkach miejskich, tak, czy Gdynia i Sopot. W tej chwili mamy instalacje, o ile dobrze przyglądałem się, w Sopocie testowe, w Gdyni, mamy w Warszawie, pod Warszawą jedno, mamy w Lublinie, mamy w Krakowie, chyba tak, o ile dobrze pamiętam, chyba z 5 jest w terenie Polski. Chyba tak, chociaż na tej mapie światowej, gdzie są te instalacje, akurat Łodzi nie widziałem, chociaż mogę się mylić, bo to też się na bieżąco aktualizuje, no ale w każdym razie jest to niewielka ilość, która jest, no i tam, gdzie tych stacji będzie dużo stosunkowo i ewentualnie będzie sporo użytkowników, którzy będą w stanie na to wydać pieniądze, no bo to też będą ci, którzy na nowinki są nastawieni, tak, na tak zwany prestiż, tak? Tak. I tego typu rzeczy, no to kupią, tak, no bo co, no przecież 4000 ich nie powstrzyma. Nie? Jeżeli w tej chwili wydają te same pieniądze na nowego iPhone'a co 2 lata czy co rok, no to przecież też kupią z 5G, więc na pewno będą, tak, to nie unikniemy tego. To tam być może, jak są blisko tych stacji, które będą miały 5G, być może chwilowo będą mogli sobie zmierzyć transfer, że mają fantastycznie większy, ale w praktyce takiej typowym jakby użytkowaniu nie sądzę, żeby te możliwości były diametralnie różne. Tym bardziej, że zwróćmy uwagę, że jeżeli w tym modelu NSA non-standalone budujemy, to w tej chwili nacisk jest na to, żeby ten rdzeń sieci 4G udźwignął te stacje 5G, tak? Czyli teraz tak naprawdę w Polsce rozbudowywana jest sieć 4G w dużej mierze. A tylko na stacjach zawiesimy sobie anteny 5G i urządzenia 5G po to, żeby sama komunikacja pomiędzy klientem a stacją bazową była w systemie 5G, czyli można będzie powiedzieć, że mamy sieć 5G odpaloną i jest cudnie. I tak to do końca cudnie nie będzie, ale no będzie, marketingowo będzie wyglądało świetnie. I to rozbudowywanie, to myślę, że osoby zainteresowane tematem mogą zaobserwować. Ja na przykład w Łodzi, tutaj w najbliższej okolicy, widzę, że te anteny zaczynają po prostu powstawać. Absolutnie, po deszczu. I tego jest coraz więcej i to jest efekt tego, że no stworzono mega ustawą jakby całą bardzo łatwą ścieżkę dla operatorów, no i podniesiono normy, tak, w związku z czym umożliwiono jakby dużo większą emisję, dużo większą gęstość mocy pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności, co oczywiście daje możliwość postawienia tych stacji więcej i promieniowania jakby więcej po to, żeby zapewnić te większe przepustowości, przy czym to tak jak zresztą ostatnio, jak rozmawialiśmy o tym, że zdarzały się te incydenty palenia masztów, tak, to okazywało się, że nie 5G maszty są palone. Raz, że ci te osoby, które paliły, nie bardzo chyba umieją odróżnić jedne od drugich, tak. No, nie jest to też takie proste, no ale no, prawdopodobnie nie umieją. Można to zmierzyć, tak, ale też prawdopodobnie nie umieją i nie potrafią, więc podpalały maszty, ale też i sprawa jest taka, że ich nie ma specjalnie dużo. Tak? No jest na jednej z prezentacji na kanale Raforest, podaję tam link do ogólnie dostępnej mapy instalacji 5G na świecie. No tutaj naprawdę nie ma tego dużo. Tak? Ona jest dobrze dosyć uaktualniana i w Polsce to są bardzo, bardzo skąpe rzeczy, tym bardziej, że no nikt nie będzie ich stawiał na potęgę wtedy, kiedy jeszcze licencji nie kupił, tak, i nie może nadawać. No, częściowo może już budować i zawiesić, bo czeka, kiedy uruchomi, no ale znowu, no bez przesady, tak, to jest jakiś proces i miał się rozstrzygnąć w czerwcu te aukcje, już teraz wiadomo, że są unieważnione. Nie wiadomo, kiedy się rozstrzygną, więc mamy no, powiedziane, że opóźnienie będzie w sieci 5G w Polsce. Trudno powiedzieć, jak długie. Nie wiem, kiedy będzie nowa aukcja rozpisana, bo to wszystko dosyć dużo wydaje się zakulisowych rzeczy się dzieje, do których nie mamy dostępu.
i nie wiemy, i gry, głównie o pieniądze, tak, bo tak to wygląda. No tu oczywiście też gdzieś są zobowiązania, a tak jak mówię, co do ilości stacji bazowych. No i jesteśmy świadkami takiej gry tutaj w Polsce, która no, pewnie gdzieś tam w końcu się dogadają, no, tak myślę. A czy... Bardziej, że już nikt inny nie ma na to wpływu. Tak, a czy obywatele, którzy dbają o swoje zdrowie dzisiaj i zwracają coraz częściej uwagę na kwestie elektrosmogu, to dla nich ta wiadomość jest dobra czy zła? Co powinniśmy robić? Trochę już o tym mówiłeś, ale jakbyśmy mogli na chwilę do tego wrócić. Ja myślę, że... Trudno powiedzieć, czy ona jest dobra czy zła, bo w zasadzie ona nie ma takiego jakiegoś decydującego wpływu na to, co się stanie. Może daje trochę czasu, ale to też się okaże, tak? Jak dużo tego czasu, kiedy rozpisana zostanie następna aukcja. Może daje trochę czasu po to, żeby trochę przemyśleć jakby własne działania i zdecydować, co zrobić. Z mojego punktu widzenia to nie jest jakiś element super istotny, dlatego że po pierwsze... Tak jak wiele razy podkreślałem i podkreślam, jakby strona społeczna akcentowała od samego początku ten element 5G, tak? Jako taki najbardziej tutaj istotny i tak dalej, gdzie no, z pozycji jakby wiedzy, znajomości technologii i tego, jak to się rozwija, to jest nieuzasadnione, tak? Dlatego że wpływy biologiczne pól elektromagnetycznych dotyczą wszystkich technologii bezprzewodowych, tak naprawdę, i 5G nie jest tutaj, albo przynajmniej nie ma danych, które by jawnie mówiły, że jest jakoś, dramatycznie zmienia sytuację w ekspozycji naszej na pola elektromagnetyczne. Tymczasem równolegle rozwija się cały szereg nowych technologii, które kompletnie umykają ruchom pod tytułem stop 5G, już nie chodzi mi o samą nazwę, bo tutaj tych nazw jest wiele, ale ruchom spod tego hasła, kompletnie umykają z pola widzenia, zupełnie ich nie rozpatrują, takich, które zmieniają to nasze środowisko elektromagnetyczne diametralnie, tak? Czyli czy my zastopujemy 5G nawet w Polsce, czy my tego nie zrobimy, to sytuacja i tak zmieni się na gorsze w potężny sposób za sprawą innych technologii bezprzewodowych, tak? Chociażby tego, że coraz nowsze i coraz bardziej aktywne biologicznie kupujemy sobie zabawki do domu w postaci wszystkich urządzeń Wi-Fi. Teraz będą wchodziły urządzenia WiGig, tak, w paśmie 60 GHz, będą, to też jest nowe Wi-Fi, tak, tylko w nowym paśmie. Tych urządzeń jest całe mnóstwo. Ludzie w tej chwili, mam klientów, z którymi... którzy zbudowali sobie inteligentne domy, w których wszystko jest bezprzewodowo i teraz w nich żyć nie mogą. Piękne. I zwracają się teraz, do ciebie o tak, pomoc. Teraz, tak? I teraz ratunku, tak? I oczywiście nagle świat się im z jednej strony wali, z drugiej strony otwiera jakaś nowa przestrzeń, o której do tej pory nie wiedzieli. No i stają przed takim wyborem tego, co zrobić. Tak? To nie jest łatwe, bo nagle się dowiadują, że jest jakaś rzeczywistość, której do tej pory nie dostrzegali. I gdyby się im nic nie działo, to prawdopodobnie by to odrzucili. Tak? No, w sposób oszołomy, tu jakieś tam będą mi rzeczy mówić, że to szkodzi. No, ale jak się zaczynają fatalnie czuć, tak, w tych swoich domach, no to nagle coś jest na rzeczy. Rozumiem, w domach, w które zainwestowali ogromne pieniądze, tak? O tak, to często są duże domy. Także no, można powiedzieć, że jest to jakaś sprawiedliwość, prawda? Tak, dziękuję. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj.
Także tak się dzieje i tam nie ma żadnego 5G, tak? Po prostu jest bardzo dużo urządzeń Wi-Fi, bardzo dużo innych rzeczy, czujek mikrofalowych od alarmów, czy czujek ruchu, czujek pozycji osoby. To wszystko się niby ma ładnie, pięknie sterować, tylko że poziom jakby promieniowania elektromagnetycznego w takich domach przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu jest ogromny, niezależnie od tego, czy jest stacja bazowa blisko, czy nie. Tak, i teraz cały czas starałem się tłumaczyć, że 5G jest tylko elementem tej układanki, natomiast ono zyskało jakby społecznie status tego zła, tak, które się dzieje i tego, co zmieni całą sytuację diametralnie. I mówię, że dla mnie cały czas jest po prostu znakiem głębokiej ignorancji, tak? Jeśli ludzie walczą przeciwko 5G, a jednocześnie akceptują połączenia bezprzewodowe u siebie w domu, tak? Blisko siebie, nowe routery Wi-Fi sobie kupują do domu i te routery też są coraz gorsze, bo one coraz szybciej transmitują informacje, też są biologicznie coraz bardziej destrukcyjne. I to uważają za OK, tak? To jest kompletnie w martwym polu widzenia, kompletnie tego nie dostrzegają, to jest w porządku, ale wyjdą krzyczeć i palić maszty 5G, tak? No to jest tak, jak to mój ulubiony Raymond Chandler mawiał, to są jak niebieskookie niemowlę z niewiutęką grzechotką i nie rozumieją po prostu świata, w którym żyją, tak? I to swego, to jest jeden z elementów tego, dlaczego ten ruch z jednej strony można, czyli ruch przeciwko 5G można uznać za coś pozytywnego, bo zmobilizował jakby jakąś dużą grupę ludzi co do przemyślenia jeszcze raz w ogóle roli środowiska elektromagnetycznego, ale to ta ignorancja pozwalająca na skupienie się tylko na tym 5G no doprowadziła też do wielu złych rzeczy, tak? Umówmy się, dlatego że nie atakowano w tych miejscach, które były najistotniejsze, bo najistotniejsze nie było wcale 5G i wdrażanie 5G w Polsce. Istotniejsze było to, co wskazywałem w ekspertyzie, mega ustawa 5G. Istotniejsze było, żeby wywalczyć kontrolę samorządową nad środowiskiem elektromagnetycznym. Tak? Czyli to, że samorząd, czyli lokalne społeczności mogą decydować o tym, co u nich będzie, czego nie będzie w środowisku elektromagnetycznym i jakie będą standardy tego środowiska elektromagnetycznego. To w ogóle było absolutnie kluczowe w odniesieniu do wszystkich technologii bezprzewodowych. Gdyby to się udało wywalczyć albo o to w ogóle powalczyć sensownie, to mielibyśmy sytuację zupełnie odmienną od tej, którą mamy dzisiaj. Albo przynajmniej prowadzić sensowne rozmowy czy dialog, dlatego że byłyby rejony, w których ludzie by zmobilizowali się, tak, i społeczności lokalne decydowałyby o tym, że u nich takie rzeczy nie powstaną i że będą takie, a nie inne poziomy, i byłyby inne, w których decydowali odmiennie. I można by było to po pierwsze porównywać, po drugie ludzie mogliby wybierać, tak, i decydować faktycznie o swoim zdrowiu czy o swojej przyszłości i to samo w odniesieniu do swoich bliskich, dzieci i tak dalej. Tak? To jakby zostało oddane bez walki, tak? Kompletnie, bo jakoś mało kto o tym pomyślał, że to jest jakby najistotniejsza rzecz, jaka może się zdarzyć. Oczywiście krok w tył, który musiałby być wykonany i to było też to, co w ekspertyzie podkreślałem, był taki, żeby wyłączyć 5G spod statusu inwestycji celu publicznego. Tak? Dlatego, że to dawało specjalne uprawnienia operatorom od dawien dawna w stawianiu stacji bazowych. Nie wydaje się, żeby uprawnione było to, że interes czterech operatorów i interes państwa nawet taki, żeby dostać pieniądze z licencji, bo to właściwie są jedyny interes państwa w tej całej układance, potem to już tylko operatorzy i producenci sprzętu zarabiają, to jakby nie jest wystarczające do tego, żeby uznać to za faktyczny interes społeczny, tak? Że to komuś służy. Tym bardziej, że jak widać na dzisiaj nawet łączność mamy zapewnioną całkiem niezłą. Drugi element, który był w tej układance, no był taki bardzo ważny, żeby zauważyć, czego oczywiście wszystko to było przykrywane cały czas, zauważyć, że światłowodów mamy mniej niż Azerbejdżan i że trzeba
na nie stawiać, tak? I nie tylko w kategoriach tego, co mówimy tutaj o tym, że to operatorzy mają zbudować sieć, ale my jako obywatele powinniśmy się tego domagać. Jedną z rzeczy, którą mega ustawa wprowadza, która jest dla nas dobra, a nie widzę, żeby ktoś z ruchów 5G z tego korzystał i do tego nawoływał, jest to, że operator nie może po prostu odmówić dociągnięcia światłowodu do nas, do domu, gdziekolwiek jesteśmy w tej chwili, tylko musi to wycenić. Ale ja nie widzę jakichś milionów wniosków obywateli o to, żeby doprowadzić światłowód do nich, którymi można by było zarzucić operatorów po to, żeby wycenili to przynajmniej. Potem możemy tej oferty nie przyjąć, tak, jeśli pokaże się drogo, ale potem jest konkurencja, jest Netia, jest Orange, są jeszcze inni lokalni operatorzy, którzy mogą podłączyć światłowody. Czemu nie iść w tą stronę? Dlatego, że pamiętajmy, że każda szybkie połączenie światłowodowe zmniejsza potrzebę emisji bezprzewodowej. Nie tylko tej naszej, ale też i zmniejsza potrzebę emisji pomiędzy stacjami bazowymi, bo można połączyć się światłowodem, zmniejsza naszą emisję, bo jeżeli mamy w swoim otoczeniu kilkadziesiąt osób czy domów, które wszystkie korzystają ze światłowodu, to po co stawiać stację bazową, jeżeli ludzie tego nie kupią i nie zapłacą za abonamenty? Nie ma dla kogo, tak? I to jest podstawowy ekonomiczny argument, który może być przez obywateli wykorzystany pod warunkiem, że mają taką świadomość, dlatego że to jest to, co mówiłem w artykule, czy napisałem w artykule, jest sposób, by powstrzymać 5G, ale czy dojść nas homo sapiens, żeby tego dokonać. To jest to, że jeśli my tych telefonów 5G nie kupimy, jeśli nie będziemy płacili za sprzęt, nie będziemy płacili za abonamenty 5G, nie będziemy kupowali sprzętu typu routery bezprzewodowe, access pointy do domu, tylko będziemy przechodzili na kable, żądali światłowodów i tak dalej, to ta układanka 5G się posypie. To domino się posypie, dlatego że ono jest postawione na tym, że nie dość, że użytkownicy, czyli ci wszyscy, którzy mają za to zapłacić, obywatele, którzy będą z tego korzystać, nie dość, że muszą to zapłacić w abonamentach, to muszą kupić sprzęt, tak? To będzie jakiś czas trwało, ale to musi nastarczyć na to, żeby operatorzy zapłacili państwu, czy te pieniądze wrócą do państwa, tak? Jeszcze raz, zapłacili państwu za aukcję, w aukcji za częstotliwości, plus za całą infrastrukturę, no i jeszcze na tym trzeba zysk wypracować. Czyli no, dajesz konkretne wskazówki, co dzisiaj możemy robić jako obywatele. Dokładnie. I niekoniecznie to musi być związane z protestami i z mówieniem ciągle o 5G, którego po prostu nie ma. Którego na razie nie ma. Oczywiście będzie, tak? Ja nie chcę powiedzieć tutaj, że 5G jest nieważne, tak? Tylko zwróćmy uwagę, na co większość ludzi po prostu nie ma specjalnego pojęcia. Połączenia pomiędzy stacjami bazowymi, które emitują też potężną energię, tylko tyle, że w miarę skupioną, bo to jest połączenie typu punkt-punkt, ale będzie ich potrzeba, jak teraz tych stacji powstaje dużo, coraz więcej, więc one nas też będą dotykały. Te połączenia są realizowane w Polsce właściwie w 100%, bo tej sieci światłowodowej jest naprawdę nawet nie jak na lekarstwo, tylko dużo mniej. One są, również emitują energię elektromagnetyczną i to nie jest żadne 5G, ale to jest, nas naraża, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, w każdym samochodzie, który od 3 lat jest kupowany nowy, 3, 4, 5, zależnie od marki i modelu i wyposażenia, mamy radary, tak, które emitują cały czas do przodu, do tyłu, monitorują pole widzenia, adaptacyjny cruise control, jeśli mamy, to do przodu, monitorują w pasmach 71 GHz zwykle, czyli też w pasmach milimetrowych tak zwanych. To jest na ulicy, to się dokłada do naszej ekspozycji, tak? To cały czas działa. Ludzie o tym nie wiedzą. Mamy SpaceX, Elona Muska, a satelity na orbicie niskiej, około 550 km, niska orbita Ziemi, które też będą dokładały się do emisji. Czy będą się mocno dokładały nad obszarem Polski, to pozostaje jeszcze kwestią na razie do sprawdzenia czy do zweryfikowania, ale tak czy inaczej, mamy łączność satelitarną, która się dokłada. Mamy teraz mnóstwo nowych urządzeń w sieci WiGig, to jest taka nowa sieć Wi-Fi z większą dużą przepustowością, pracująca w paśmie 60 GHz,
która jest do kupienia dla każdego, tak? Bo to jest, muzea to instalują w Wielkiej Brytanii, tak? Na placach dużych dla turystów jest to instalowane i żeby mieć dostęp do Wi-Fi, to się też rozwija bardzo dynamicznie. To też nie jest 5G, tak? I mamy w końcu sieci 2, 3, 4G, które będą musiały jeszcze istnieć przez jakiś czas ze względu na to, że nie wszyscy będą te telefony kupować, ze szczególnym naciskiem na 4G, które będzie bardzo mocno rozwijane jako szkielet dla 5G na początku, w tym trybie non-standalone. I to wszystko nie jest 5G. Więc ja tłumaczyłem w tym artykule, że jeśli my w tej chwili się uda tym ruchom powstrzymać 5G, tak, załóżmy, że ta czy inna organizacja, tak jak polskie nie dla 5G, tak, to jakaś jedna z nas, uda się powiedzieć nie dla 5G. Załóżmy, żeby się udało. Tak? Fantastycznie, fantastyczny cel osiągnęliśmy. A co z tą resztą? No tak, co z tą resztą? Zostajemy i tak pod bombardowani przez te wszystkie technologie, które wymieniłeś. No więc właśnie i cały widz polega na tym, że to nie jest jakby rozwiązanie. My musimy mówić o środowisku elektromagnetycznym, czyli tak naprawdę o tym, ile tego jest emitowane i starać się tym zarządzać jakby po obywatelsku, a nie sprzeciwiać się 5G, które jest tylko i wyłącznie elementem i stało się z jednej strony jakąś płachtą na byka na tę organizację, ale też w dużej mierze pewnego rodzaju po prostu nieporozumieniem, tak? Dlatego że większość z tych osób, które się aktywizują, dla nich zaczyna być ta aktywizacja ważniejsza, żeby przeciw czemu walczyć, niż zrozumienie tego, przeciwko czemu walczą, tak? I zrozumienie tego, że to tak naprawdę jest tylko jakiś element, czy ułamek tego wszystkiego i że to się i tak obok rozwija bardzo mocno, a często te osoby nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że same używają i same to nakręcają bardzo mocno, całą tą ekspozycję, bo się skrzykują na Twitterze, na Facebooku, a wszyscy korzystają z mobilnych urządzeń, tak, czy podłączonych przez 5G i tak dalej. Sami siebie bombardując, ludzi wokoło i tak dalej, i tak dalej. To jest w porządku. 5G jest strasznie nie w porządku, jest śmiercionośne. No, pewnego rodzaju paradoks i znowu 5G będzie się dokładało do tego wszystkiego i będzie na pewno szkodliwe, czy będzie, tylko że jest elementem szkodliwości, a nie całością układanki. No i to powiedziałem o tym, że rola jakby samorządów, tak, czyli jakby przejęcie z powrotem kontroli nad środowiskiem elektromagnetycznym przez samorządy, przez obywateli, poprzez samorządy, to by był bardzo szczytny cel dla walki, nie tylko przeciwko 5G, ale wszystkiemu i też wdrożenie bardziej rozwój sieci światłowodowych w tym momencie i świadomości tego, że możemy korzystać podłączeni do światłowodów, podłączeni do kabli w sposób bezpieczny i tego typu rzeczy. A dwa byłaby właśnie rozbudowa struktury światłowodowej bardzo mocna i nawet występowanie z wnioskami o to, żeby się podłączyć, przełączanie się w domach na kable, nie kupowanie sprzętu Wi-Fi nowego, tak, po co? A to też napędza cały rynek przecież producentów sprzętu do tego wszystkiego. Nie kupowanie telefonów, 5G w szczególności, ale w ogóle nowych telefonów. Model sprzed 2 lat jest zupełnie wystarczający do działania jako telefon, tak? Niekoniecznie musimy mieć włączoną transmisję danych, niekoniecznie musimy mieć włączone Wi-Fi. I w końcu to, na co zwracałem uwagę na koniec, domaganie się monitoringu środowiska elektromagnetycznego, tak? Realnego mierzenia tego, na co ludzie są eksponowani w różnych miejscach, po to, żeby można było porównywać efekty zdrowotne kiedyś i stwierdzić, żeby naukowcy mogli, żeby służby medyczne mogły, żeby można było to zacząć pożytkować tę wiedzę i zobaczyć, czy mamy różnicę. Czy mamy różnicę pomiędzy ludźmi tak eksponowanymi, którzy wybrali takie normy, czy nie. Przecież to jest też intencja Ministerstwa Cyfryzacji, bo skoro mamy pewnego rodzaju kontrowersje, tak, czy to jest bezpieczne dla zdrowia, czy nie, no to chyba najlepszym wyjściem z tej kontrowersji, zamiast się przekrzykiwać i polaryzować stanowisko, powiedzmy, sprawdźmy. I w tym miejscu postawmy kropkę. Dziękuję, Pawle, za dzisiejszą rozmowę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość?
Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj!